Hej, witam Was serdecznie na portalu videotesty.pl, jestem Mateusz i zapraszam Was do obejrzenia recenzji tabletu Google Nexus 7 2013 roku. Naszym oczom ukazuje się tablet wyprodukowany przez firmę Asus, lecz jest on jednak sygnowany logiem Google, ponieważ ma on sobie czystego Androida. Po raz kolejny już zresztą firma Google zdecydowała się oddać właściwie swój projekt tabletu firmie Asus, aby ta go wykonała. Moim zdaniem decyzja ta była świetna, ponieważ tablet jest wykonany perfekcyjnie. Nie ma w nim żadnych rzeczy, które odstają, skrzypią, czy też rysują się od byle kurzu. Tak naprawdę przód urządzenia widzimy tylko ekran, na górze kamerę do wideorozmów, czujnik światła, jak i na dole niewidoczną gołym okiem diodę powiadomień koloru białego. Miga ona tylko wtedy, kiedy mam jakiś nieodebrany e-mail lub powiadomienie z jakiegoś serwisu społecznościowego. Sam ekran, który jak już wcześniej powiedziałem, jest pokryty szkłem Gorilla Glass. Jest to ekran o rozdzielczości 1920x1200 w proporcjach 16x10 i o wielkości 7 cali. Jest on wykonany w technologii IPS, więc kąty widzenia, jak i kolory są bardzo żywe, ale nie są przesycone jak w niektórych matrycach Samsunga. I niestety Nexus 7 nie radzi sobie perfekcyjnie z odbijaniem światła słonecznego, co zresztą możecie zobaczyć w filmie. Ale naprawdę nie jest źle, wszystko jest widoczne i myślę, że nikomu nie będą te refleksy, te minimalne refleksy przeszkadzać. Parametry, jakie znajdziemy w Nexus 7, jest to procesor Qualcomm Snapdragon S4 Pro o taktowaniu 1,5 GHz. Pamięć to są 2 GB RAM, i tak popularna grafika, też Qualcomma, Adreno 320 i naprawdę pojemność, jakim jest w moim modelu, jest to wersja 16 GB. Dla mnie w zupełności wystarczająca, ale są też wersje wyższe, jak i z możliwością posiadania LTE. Ja takiej wersji nie mam, gdyż dla mnie wydawało się to dziś zbędne. Wymiar tego urządzenia to waga, która moim zdaniem jest perfekcyjna, jest naprawdę bardzo mała na tablet, jest to 290 gramów. Wysokość to 200 mm, szerokość to 114 mm, a grubość o wiele cieńszy jest od swojego poprzednika. Dla mnie przynajmniej to odczucie jest bardzo duże, jest to 8,6 mm. Naprawdę tablet idealnie leży w dłoni, jest dobrze wyważony. Jako ogólnie wyposażenie tabletu znajdziemy tylko ładowarkę, czyli taki adapter sieciowy, jak i kabel USB. Bateria, jaka została zaimplementowana w tym Nexusie, jest to akumulatorek litowo-polimerowy o rozmiarze 3950 mAh. I tak naprawdę przy moim użytkowaniu, czyli powiedzmy sporo gram, jest to, nie oszukujmy się, traktuję Nexusa jako platformę taką do gier. Uwierzcie mi, na takim 7-calowym ekranie da się pograć. Naprawdę moim zdaniem funkcje dotykowe są idealne, nie ma żadnych jakichś lagów, ekran jest bardzo responsywny, po prostu on ma obsługę do 10 palców, czyli nasze dwie dłonie działają bez problemu. W grach to sprawuje się super. Przy moim użytkowaniu, powiedzmy, gry, cały czas włączona synchronizacja, e-mail, przegląd internetu, jest to około 8 do 10 godzin. Przy poświetleniu minimalnym, ponieważ często siedzę w takich pomieszczeniach trochę zacienionych, więc naprawdę moim zdaniem 8 do 10 godzin przy jakimś tam graniu, no nie tylko w gry 3D, ale ogólnie graniu, przeglądaniu internetu, czyli powiedzmy naprawdę 8 godzin pracy tabletu, takim jest to moim idealnym cyklem. Jeśli zrezygnowałem z grania, myślę, że do 10 godzin to byłbym spokojnie, w zupełności, bez problemu. Łączność, jaką mam dostępną w tym Nexusie, jest to Wi-Fi i oczywiście Bluetooth 4.0. Wi-Fi to jest A, B, G i N, czyli naprawdę z tymi standardami nie będziemy mieli żadnego problemu. Jeśli chodzi o system operacyjny, oczywiście mam tutaj Androida 4.4 KitKat. Oczywiście jest to sprzęt Google, czyli nie chcę się rozpisywać o sam Androidzie, ponieważ jest to czysty Android. Mimo tego, że jest to goły Android, nie musimy się tego bawać, ponieważ jest to Android, czyli mamy dostęp do Google Play, naprawdę jest tam mini aplikacji. Niestety odtwarzacz Nexusie 7 nie odtwarza wszystkich dekodeków, na przykład z MP4 nie ma w ogóle żadnego problemu, wszystko odtwarza się płynnie, nawet w rozdzielczości 1080p. No zresztą w takiej rozdzielczości tablet nagrywa swoje filmy i w takim formacie plików. Nie mamy tutaj nic oprócz aplikacji do edytowania i do tworzenia dokumentów czy prezentacji, więc po prostu może ominę wersję systemu, gdyż jest on naprawdę identyczny, ale podkreślę, że jest na pewno płynny. Jeśli ktoś z Was korzystał kiedyś z
samsungowskiego TouchWiza i odczuwał, że Android jest beznadziejny, bo laguje. Możecie być spokojni, w Nexusie tego problemu nie ma. Android jest bardzo stabilny, nie wywala aplikacji, chyba że to błąd aplikacji. I naprawdę jest bardzo płynny, widać poprawki Jelly Bean i wow, po prostu można powiedzieć. Z tyłu ukazuje nam się logo Nexus, jak i Asus. W górnej dolnej części mamy dwa głośniki, czyli mamy dźwięk stereo. Naprawdę daje to całkiem fajne wrażenia przy oglądaniu filmów. Szkoda, że umieszczono od tyłu, więc jeśli położymy urządzenie jakiejś płaskiej powierzchni, to niestety troszkę ten dźwięk będzie przytłumiony. Na górze, w lewym górnym rogu, widzimy kamerkę 5 megapikseli i naprawdę, którą możemy nagrać w 1080p. Niestety to 1080p to jest chyba tylko rozdzielczość pokazowa, ponieważ filmy nagrane Nexusem, jak i zdjęcia, są słabej jakości. Nawet w takich średnich warunkach oświetleniowych i dobrych aparat, o ile jeszcze daje radę, to kręcenie filmów moim zdaniem to jakieś nieporozumienie. Lecz kto kupuje tablet do kręcenia filmów wideo? No chyba nikt. Tu pod logiem Nexusa oczywiście znajdziemy punkt ładowania indukcyjnego. Tak, ten tablet obsługuje ładowanie indukcyjne, tak samo jak Lumia 920. Testowałem to na ładowarce bezprzewodowej Nokia Fatboy i naprawdę działa to fenomenalnie. Tablet nie ładuje się zbytnio dłużej. Moim zdaniem nie warto używać nawet zasilacza sieciowego. Taka ładowarka jest dużo bardziej poręczna i wygodna, jeśli chodzi o użytkowanie. Co prawda ładowarka Nexusa 7 jest troszeczkę mocniejsza od tych smartfonowych, to naprawdę każda ładowarka ze standardem Qi nie powinna mieć żadnym problemu z naładowaniem tego urządzenia. Gry, tak, ponieważ gry, internet, są to rzeczy, które w Nexus 7 działają perfekcyjnie. Tutaj możecie zauważyć grę, oczywiście nie o jakichś takich grach 2D, tylko grach 3D, czyli grach bardzo wymagających. Testy, jak ja grałem w GTA Vice City, Need for Speed Most Wanted, jak i Asfalta 8, więc naprawdę osiągi tego tabletu są genialne. Nie chcę mówić o cyferkach, ponieważ cyferki, jak wiemy, niektórzy producenci zawyżają swoje testy, więc te cyferki mnie w ogóle nie interesują i myślę, że was też nie powinny. Najlepiej wziąć to urządzenie do ręki, pobawić się nim i wtedy stwierdzić, czy jest dość wydajne dla was, czy nie. Oczywiście jego główny konkurent, czyli iPad Mini Retina, powiedzmy, że jest troszeczkę wydajniejszy, ale po prostu takie zagęszczenie pikseli, jakie mamy w tym tablecie, moim zdaniem nie warto inwestować w iPad Retina ze względu na to, że iPad Retina jest dwukrotnie droższy. Moim zdaniem nie jest dwa razy lepszy. U mnie, powiedzmy, wygrał może rozum nad sercem, że tak nazwijmy, i wybrałem Nexusa 7 i nie żałuję tego wyboru. Teraz przejdźmy jeszcze do budowy urządzenia. Na dolnym boku mamy złącze z ThinPort, czyli nie mamy problemu, żeby podłączyć przez odpowiedni adapter Nexusa do naszego telewizora, jeśli mamy port HDMI w nim. Na górze znajdziemy złącze jack 3,5 mm. Po prawej stronie mamy przyciski regulacji głośności, jak i blokadę ekranu. Pod przyciskami regulacji głośności znajdziemy mikrofon. I moim zdaniem te przyciski są troszeczkę bardzo schowane tak pod kątem, że czasami ciężko jest w nie trafić, ale dzięki temu, że są rozmieszczone w odpowiednich odstępach, nie mamy problemu z rozpoznaniem, jaki przycisk chcemy nacisnąć, na przykład w ciemnym pomieszczeniu. Cena Nexusa już plasuje się, powiedzmy, około 900 zł. Możemy znaleźć go taniej, możemy znaleźć go drożej. Moim zdaniem jest to idealny sprzęt jak za tą cenę. Naprawdę jest to najlepszy 7-calowy tablet. Powiedziałbym, jest najlepszy tablet do 9 cali dla mnie. Mimo, że sam byłem zrażony do Androida po nieprzyjemnych, powiedzmy, ekscesach z TouchWizem, to Nexus naprawdę goły Android przekonał mnie do siebie. Mogę go polecić po prostu każdej osobie. Odciski palców. Jak wiemy, takie urządzenia mobilne jak tablety czy smartfony cierpią na bolączki odcisków palców, czyli tego, że nasze linie papilarne są po prostu wyświetlane na ekranie czy tyle obudowy. Niestety Nexus 7 też na to cierpi, mimo dobrego wykonania, mimo że to jest plastik pokryty gumą, czyli jest dosyć wytrzymały, w ogóle się nie rysuje, to jak na ekranie, jak na tyle, no to z jego jedna bolączka widzimy odciski palców. Ekran jest podświetlony bardzo równomiernie, jest dużo jaśniejszy niż w poprzedniku, więc nie powinniśmy mieć problemów z obsługą urządzenia w jasnych pomieszczeniach. Urządzenie podczas intensywnego użytkowania nie nagrzewa się zbytnio. Moim zdaniem iPad nagrzewał się dużo mocniej niż tablet Asusa Google Nexus 7. Podczas grania jakiegoś intensywnego tablet nie nagrzewa się aż nadto, więc nie przeszkadza w używaniu go. Nie czujemy jakiegoś dyskomfortu z tego powodu. Jeśli chodzi o port USB w Nexus 7, bez problemu podłączymy tu pada, jeśli chcemy grać na jakieś tytuły, jeśli chodzi o gry specjalnego pada, też od konsoli. Naprawdę, mimo że nie ma oddzielnego tocza HDMI, ThinPort wynagradza to w 100%. Pierwsze wrażenie, jakie wykona mnie Nexus, jest bardzo pozytywne, tablet jest bardzo leciutki.
poręczne, ramki wokół ekranu nie są grube, więc naprawdę myślę, że przypadnie do gustu osobom o nieco mniejszych dłoniach i większych. Dla mnie wygodniejszą opcją do korzystania jest wersja pozioma, czyli ta taka, powiedzmy, w takiej typowej rozdzielczości, w takiej typowym formacie jak ekrany komputerów przenośnych, czyli 16x10. Średnio lubię tryb portretowy, jakoś nie przemawia do mnie, ale dzięki rozmiarom samego tabletu mogę go bez problemu schować do kieszeni kurtki czy tenisowych spodni. Dzięki za obejrzenie tej recenzji, ogólnie mam nadzieję, że ta recenzja wam się spodobała i wyjaśniała wam sprawę na temat Nexusa 7 i czy warto go kupić czy też nie. Moim zdaniem warto, w szczególności, że cena jest naprawdę atrakcyjna jak do sprzętu, który otrzymujemy. No i oczywiście czysty Android, czyli przez długi, długi czas mamy pewne aktualizacje i jako pierwsi będziemy się cieszyć czystym Androidem. Możecie zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę, skomentować film, dodać swoją opinię, a ja się z wami żegnam, no i cześć.